Halleluja, że Ty jesteś żywym Bogiem, Panie. Chwała Tobie i cześć, Panie. Halleluja. Przemawia do nas i przez Twojego Ducha Świętego. Przekonuj nas, Panie. Halleluja. To proszę Cię, Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Halleluja. Halleluja. Dziękuję i witam wszystkich tutaj na tym miejscu. I cieszę się, że mogę być takim właśnie narzędziem, tym szlachetnym dla Boga, jak każdy też znasz, żeby Jemu służyć i być pożytecznym w jakiś sposób. Taki talent, jaki daje dla każdego z nas w naszym życiu, żeby mógł być użyty w ten dobry sposób. I tematem takim i to, co Bóg mi położył na serce, jest przeznaczenie, jest wola Boża, nasza wola, cel w życiu, dokąd zmierzamy i plan Boży. Bo bez tego my jakby usychamy. Jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, jaki jest sens naszego życia. Dlatego właśnie dzisiaj chciałem się krótko właśnie z tym podzielić, czy zastanowić właśnie, podważyć i przypomnieć pewne właśnie fragmenty z Słowa Bożego, które o tym nam mówią. Także dzisiejsze słowo będzie skierowane właśnie o tym, jaka jest właśnie wola Boża, jaki jest plan dla naszego życia. I Bóg ma dobry plan dla naszego życia. Jeszcze zanim się narodziliśmy, zanim przyszliśmy na ten świat, Bóg już nas znał, znał nas po imieniu i miał plan dla nas. Wiedział, gdzie się urodzimy, jakich rodziców będziemy mieli, w jakim narodzie będziemy, do jakiego narodu będziemy przynależeć. To wszystko już jest zaplanowane przez Boga i Bóg ma wspaniały plan dla naszego życia. Ale dał nam też taką wolę, naszą wolę, chociaż On zna tą wolę i to jest bardzo trudne do pojęcia, w jaki sposób my mamy wolną wolę, skoro Bóg wszystko wie i zna. Bóg jest właśnie wiecznością. Bóg zna przyszłość, przeszłość i teraźniejszość. Dlatego też wie i zna nasze, nawet to, co się stanie. Zna naszą wolę. To On nas wybrał. On nas wybrał przed założeniem świata. Także jeśli jest Bóg z nami, to któż jest będzie przeciwko nam? Takie jest Słowo Boże. I my mamy właśnie, kiedy nawet w tym, co jesteśmy słabi, Bóg nas będzie wzmacniał. I świat nie poznał w swojej mądrości właśnie Boga. Nie poznał Go przez to, że chciał się jakby wywyższyć. I Bóg zawstydził w pewien sposób świat i przez to, że dał się poznać tym, którzy są odrzuceni, którzy są poniżeni. I świat nie może poznać Boga przez swoją mądrość, chociaż dąży do tego. Nauka dąży i chce w jakiś sposób poznać i zobaczyć się umysłem, logiką, ale tym się nie pozna. Poznanie jest łaską. Poznanie jest od Boga. Bóg daje nam właśnie wiarę. To jest łaska, to jest właśnie wybranie, zostaliśmy wybrani, tak jak Izrael był wybrany, jak był wybrany Abraham, czy Józef, Jakub, a Ezaw był wzgardzony. Podobnie jak Abel na początku, kiedy czytamy Słowo Boże, ofiara Abla była przyjęta, a Kaina nie podobała się Bogu. Bóg wybiera. Bóg jest Bogiem i my nie możemy tego zaprzeczyć. My jesteśmy Jego stworzeniem.
jak właśnie naczynie do garcarza, do stworzenia może powiedzieć, dlaczego mnie tak stworzyłeś? I Bóg jest potężnym Bogiem, ale jest dobrym Bogiem. I ma dobry plan dla naszego życia. I upodobało mu się właśnie przez głupie zwiastowanie zbawić świat, żeby zawstydzić to, co jest wyniosłe. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornych wywyższa. Także bardzo ważne jest, żeby mieć ten cel, ten plan, wizję w naszym życiu, żeby mieć na czym oprzeć. Bóg chce, żebyśmy byli właśnie stali na tym twardym fundamencie. A co jest twardego? Skała. Skała jest tym fundamentem. Jezus jest porównany do tej skały. Jezus jest tą skałą, jest tą prawdą, życiem, na której my możemy oprzeć nasze życie i zaufać Mu. I powierzyć właśnie swoje życie, swoją wolę w Jego ręce. I wypełnić wolę Bożą, nie swoją Bożą, nie swoją wolę. Kiedyś byliśmy martwi dla duchowo martwi. I nie słyszeliśmy głosu, byliśmy ślepi i głusi. Żeby usłyszeć i uwierzyć, Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. To jest wolą Bożą, to nie jest nasza zasługa. Bóg da nam pragnienie i Bóg da wykonanie. I w tym jest to jest wspaniałe, że możemy zawierzyć to, widzimy to, widzimy jaki jest cel, jaka jest wizja dla naszego życia, jaka jest przyszłość dla naszego życia. I możemy właśnie zaufać. Bóg w takich detalach to wszystko uczynił, że nawet, tak jak czytamy, są nasze włosy policzone na głowie. Zatroszczył się o jakieś spadające wróble, wie kiedy spadną czy nie. Wie właśnie, tak jak było modlitwa, że nie mamy o co się martwić, bo On się o wszystko troszczy. W co się przyodziać, żeby co mieć jeść. I jakim celem może być dla nas, w jaki sposób my możemy służyć? W różny sposób. Możemy służyć właśnie, Bóg daje różne dary dla Kościoła, dla Kościołem, którym my jesteśmy. Daje właśnie, może to być dar nauczania, może to być dar świadectwa swojego życia. Proste świadectwo, jakie przeżyłeś i ono jest właśnie nawet najmocniejsze. Bo dotyka serc ludzkich i przemienia. Ale tym, który sprawi i przekona, to nie my. My nie możemy przekonać. Duch Święty jest tym, który przekonuje. Przekonuje o prawie, prawdzie, sprawiedliwości i o sądzie. My możemy mówić, głosić, ale wola Boża i Bóg sprawi, kto będzie nawrócony, a kto nie. Kto pozna Boga, a kto nie. To jest wszystko w planie Bożym. Bóg tak sprawił. Sprawił, że wybrał Izraela. Sprawił tak, że wybrał Jakuba, a wzgardził Ezawem. Bóg wybiera. Wybrał kogo? Wybrał pasterza Dawida. Wybrał Pawła, który prześladował Kościół. Bóg daje nam taką decyzję, drobne decyzje, które też zna w drobnych rzeczach. Na przykład, kiedy mamy wybrać, dzisiaj sobie ugotuję to, a nie to. Wiadomo, nie będzie. Ale taka wola Boża w takich celach wyższych, jak zbawienie nasze, wybranie nasze, to wszystko Bóg upodobał sobie to. I Bóg wybrał. I teraz właśnie Jezus jak nauczał nas? Jezus nauczał nas właśnie prosto.
mówił nas przez przypowieści. Podobnie też Paweł, kiedy nauczał, to nie mówił właśnie w jakichś wyszukanych słowach, ale mówił to w mocy Ducha Świętego. Mówił to w mocy Ducha Świętego i w prostocie, tak żeby to słowo doszło do każdego człowieka. I dzisiaj Bóg jest Bogiem żywym i On może każdego przekonać, każdego człowieka na tym miejscu i w tej chwili. Jeszcze raz to będę podkreślać, że to nie jest naszą wolą czy zasługą, ale to jest z łaski Bożej, że tu jesteśmy, że Bóg właśnie nas powołał, że możemy Jemu służyć. Alleluja. Jesteśmy właśnie tą gałęzią wszczepioną w tą winorośl. Jesteśmy wręcz takimi, byliśmy poganami, ale teraz staliśmy się też tym ludem wybranym, wybranym ludem przez Boga, ale który jest wszczepiony w tą winorośl i z której możemy właśnie czerpiać soki, bez których byśmy byli martwi duchowo. Tak jak kiedyś byliśmy martwi, właśnie nie skończyłem duchowo, ale Bóg ożywił nas. Ożywił przez to, że wzbudził nas wiarę. Wiara jest ze słuchania. Teraz słuchamy właśnie Słowa Bożego i Bóg sprawi, że to Słowo może wyrosnąć i wypuści właśnie i wyda kiedyś owoce. I w ten sposób będziemy mogli słyszeć Słowo Boże, widzieć to, co Bóg ma dla naszego życia, w jaki sposób chce służyć i możemy służyć Jemu. I w jaki sposób jest dla nas wybór. Mamy też wybór. I możemy wybrać, albo idziemy za Jezusem i za Bogiem postajemy po stronie Bożej, albo jesteśmy przeciwko Niemu. Jest natura i nasza natura jest zła. Jest, ludzka natura jest zła, jest zepsuta. Tak jak czytamy właśnie w pierwszej księdze właśnie w Biblii. Przez to, że jest poznanie dobra i zła, byliśmy odrzuceni. I teraz jest to poznanie też zła, które jest na tym świecie. I konsekwencją właśnie tego była śmierć, że byliśmy wydaleni z tego ogrodu Eden, gdzie tam było wszystko. Tam jest to drzewo żywota. Właśnie ciekawa myśl, teraz jak przygotowywałam to, że to drzewo żywota, o nim czytamy na początku, i czytamy o nim na końcu w objawieniu również. I z tego żywota, drzewa żywota my weźmiemy, abyśmy mieli życie wieczne jednego dnia. Także kiedy byliśmy oddzieleni od Boga, to sprawiło śmierć i grzech. I Bóg w wspaniały sposób sprawił jednego dnia, że mimo, że to było oddzielenie, że byliśmy, umarliśmy w jakiś sposób, byliśmy duchowo martwi. Tak jak Łazarz, kiedy był w grobie, nie słyszał głosu Bożego, kiedy Jezus wołał do niego. Jezus nie mówił spokojnie do niego, Łazarzu wstań, ale krzyknął do niego, Łazarzu, wstań! I on w wspaniały sposób usłyszał właśnie to słowo, będąc martwym i wstał, zmartwychwstał. Podobnie my również, kiedy jesteśmy martwi, martwi duchowo jesteśmy w jakiś sposób, kiedy usłyszymy ten głos, głos zwiastowania, któremu Bogu się podobało przez głupie zwiastowanie zbawić świat, nie możemy zatwardzać naszych serc. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest właśnie ta chwila,
kiedy możemy przyjąć tą łaskę. Także z natury, nasza natura jest zła. I tak jak jeden werset mówi, że jeśli my z natury, będąc złymi, potrafimy dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż więcej Bóg, Ojciec, nie da Ducha Świętego tym, którzy o to Jego proszą. Także widzimy tutaj w tym wersecie, że my mamy dobroć, jakąś dobroć, bo poznaliśmy dobro i zło i jest cząstka też dobroci w nas. I póki Duch Święty jest tutaj jeszcze dany na ziemi i nie będzie wzięty, bo będzie czas, że będzie wzięty, Duch powstrzymuje dużo jeszcze złych rzeczy, Duch Święty. Podobnie też i w naszym życiu, w naszej złej naturze. Tak jak wilk z natury jest zły, a owca mówi się, że jest łagodna, czy gołąb. Także my z natury jesteśmy też źli, ale Bóg tą złą naturę, On ją przemieni, tak jak czytamy w Słowie Bożym, że jesteśmy przemienieni w umyśle, staniemy się nowymi stworzeniami. Jakimi nowymi stworzeniami? Na obraz i podobieństwo Boże, podobnymi do Stwórcy, do Jezusa. Także jest taki wspaniały fragment w Izajaszu, który mówi, że Bóg wziął nas za rękę. I chce nas prowadzić. Wziął nas za rękę i chce nas prowadzić. Chce nas prowadzić swoją wolą, swoją właśnie tym planem dla naszego życia. I wystarczy Jemu podać tą rękę. Podać tą rękę i On będzie nas prowadził i wskazywał, co mamy czynić. A co mamy czynić? Co Bóg chce od nas? Aby uwalniać zniewolonych, łamać więzy, aby pomóc tym, którzy są biedni, sieroci czy wdowi, iść do szpitala, do więzienia. Jest tyle różnego właśnie zła, że Bóg chce, abyśmy właśnie szli do takich ludzi, którzy są związani, którzy nie widzą sensu życia, żeby dać im ten sens, dać im słowo życia. A właśnie teraz jest też taka moda, że dużo głosi się i stawia człowieka w centrum. Człowiek i wokół niego Bóg i się dopasowuje. Tak jak się mówi, normalnie też się mówi, nie? Słońce zachodzi. Ale to nie słońce zachodzi, to ziemia się kręci i powoduje, że jest zachód słońca. To jest tylko układ słów taki. Także podobnie też jest w tym, co z tą wolą, jaką Bóg ma dla nas i wolą naszą. Że Bóg jest w tym i w tym. Nasze poznanie jest jakby cząstkowe i wszystkiego nie znamy. I Bogu podobało się objawić nam pewne rzeczy, których potrzebujemy, abyśmy duchowo wzrastali, tak jak teraz słyszymy. To jest nasz pokarm. Tym się karmimy, chcemy, mamy pragnienie. Pragnienie, dlaczego tu przychodzimy? Bo Bóg daje nam pragnienie. Potrzebujemy tego pokarmu, żeby żyć duchowego i zdrowego. I zależy, co będziemy słuchać, bo nieraz możemy źle zjeść. Pójdziemy, zjemy, jak to mówią, ten junk taki i potem cierpisz pół dnia czy dłużej, nie? I nieraz możemy usłyszeć takie złą naukę, która nas może wręcz zwieść nawet.
i potem cierpimy, męczymy się. A szatan zły chodzi jak taki lew ryczący i chce pożreć każdego, każdego z nas. Zasiać właśnie to zło. Zasiać się od początku stworzenia przez tego węża. Byli w ogrodzie, wszystko było ok. I co tam? Weź z tego owocu poznania dobra i zła. Na pewno nie umrzesz. Na pewno nie umrzesz. I tak się zaczęło właśnie. Właśnie on, jak ten lew ryczący, stawia właśnie w nasze życie, w nasze myśli szczególnie, przez nasze myśli takie wątpliwości, kłamstwa, to żeby nas oddalić, odedrzeć od tego Królestwa Bożego, od woli Bożej, od tego dobrego planu, jaki Bóg ma dla nas. Bóg jest dobrym Bogiem, On nas kocha i On wie, co jest dobre dla nas. Wystarczy Jemu zaufać. Także Bóg się troszczy o nas i On nas prowadzi. Ale też ktoś sobie powie, że no dobrze, jeśli Bóg się troszczy o nas, to mi można wszystko, nic mi się nie stanie, ja sobie mogę pójść nawet tam na dach i zeskoczyć. Podobnie był właśnie Jezus kuszony. Diabeł kusił w ten sposób Jezusa na pustyni, kiedy postawił go na wysokim miejscu i powiedział mu, skocz, skoro aniołowie się troszczą o ciebie, nic ci się nie stanie. Ale Bóg powiedział, że Jezus powiedział, nie, nie będziesz kusił Boga nadaremnie. Także w tym wszystkim musi być też mądrość, Boża mądrość. I Bóg daje tą mądrość. Nieraz nie wiemy mówić jak i co, ale Słowo Boże mówi, że to Bóg i Duch Święty da nam poznanie i przypomni nam, co mamy powiedzieć. Kiedy staniemy przed królami, czy teraz władzami tego świata, Bóg da nam i powie, jak powiedzieć i co powiedzieć. Ale są też, tak jak czytamy, że szukają prawdy, tego poznania i nigdy do tego poznania dojść nie mogą. Ludzie, są tacy ludzie też. Także następną rzeczą, którą chciałem właśnie tu poruszyć, jest o tym wybraniu już mówiłem właśnie, w jaki sposób Bóg wybrał też, ale krótko możemy kogoś na przykład troszkę się wgłębić, jak na przykład Józefa. Dlaczego Bóg wybrał Józefa? I w tym, co uczynił w jego życiu, znamy tą historię, Romek mówił niedawno chyba też już, kiedy bracia go zdradzili, wrzucili do tego tam rowu, jak on się czuł? Czy czuł się tam happy, że był tak szczęśliwy, że i co mógł sobie myśleć? Bóg mnie odrzucił pewnie. Bóg mnie więcej już nie kocha. Ta wola Boża to chyba nie jest zbyt dobra. Takie myśli przychodzą potem człowiekowi. Człowiek ma takie myśli. Ale co się stało? Znamy właśnie, jaka była końcowa właśnie historia tego, że Bóg miał plan. Miał plan również w tym, co uczynił. Co chwilowo było jakby ciężkie i dla Józefa. Czuł się odrzucony, bracia mnie odrzucili, przecież powinni mnie kochać. To wszystko powoduje
to zło, zazdrość, gniew, uraza, to są wszystko takie plewy, chwasty, które Bóg powiedział, że i posadził, że będziesz pracował w mozole, w pocie czoła swego i ziemia będzie ci wydawać te chwasty. To są wszystko konsekwencje grzechu i tego, że jest zło. I to zło jest wstrzymywane przez Ducha Świętego. Ale jest dobra nowina i wspaniała nowina, że Bóg jest dobry, że Bóg wybiera, Bóg wybrał nas i wybiera każdego człowieka i ma plan dla niego, dobry plan. Plan taki, żeby go zbawić i żeby był zbawiony. Inną rzeczą, którą właśnie Paweł, który właśnie prześladował kiedyś Kościół, on był prześladowcą. Dlaczego Bóg go wybrał? Bo Bogu zachciało się tak, go wybrał. I co powiesz? Bóg wybrał. I Paweł, który prześladował, potem służył mu. Bóg potrafi to, co jest złe, zamienić w dobre. I Paweł głosząc, kiedy chodził po kościołach, głosił i Żydom, temu narodowi, który był wybrany, a my jako poganie jesteśmy tym właśnie wszczepionym szczepem, głosił, co mają czynić. Bardzo właśnie często jest podkreślane tam co Bogu się nie podoba. Nie lubi rozdzielenia, nie lubi pychy, wyniosłości. I Izrael miał bardzo dużo takich różnych zasad, ról, praw. One są dobre, ale te prawa nie mają nas też zniewalać. To już jest inny temat też. Także kiedy właśnie Paweł głosił o proste takie rzeczy, od czego mamy się wstrzymać. Mamy się wstrzymać od wszeteczeństwa, od krwi, od tego, co zdławione, od wszelkiej jakiejś niemoralności. Na tym postancie i będzie dobrze. Także to było bardzo proste słowo. I ten Paweł, który prześladował, potem jego słowo, jego to, co czynił, możemy czytać i w Dziejach Apostolskich, i we wszystkich listach, w jaki sposób właśnie żył Kościół, w jaki sposób ta nowa natura, która z nas powstała, ma funkcjonować i ma funkcjonować zdrowo, tak aby się budowała, wzmacniała, posilała razem, a nie dążyła do rozdzielenia, do rozbicia. Bóg brzydzi się tym. I tydzień temu chciałem właśnie powiedzieć tak, temat miał być termometr. Takie śmieszne dosyć, ale właśnie, czym jest termometr? Bo teraz ostatnio widzimy różne zmiany, te temperatury tak skaczą. Raz ciepło, raz zimno. Raz ciepło, raz zimno. Jedna, tam sobie sprawdzisz na iPhone'ie, na tam jakimś innym. Tu taką podadzą, tam taką podadzą temperaturę. I teraz gdzie prawda jest, nie? Wychodzisz na dwór, miało być zimno, a tu ciepło. Ja się tak ubrałem, nie? I teraz właśnie warto mieć ten stary taki termometr. Taki za oknem termometr się mierzy na Merkury, się mówi, tak? To w środku jest, tak?
które wschodzi i ten, ono ci najdokładniej wskaże temperaturę na dokładny czas i na dokładne miejsce. Informacje, które tam słyszymy w różnych miejscach, mogą być zbliżone, ale taką dokładny wymiar temperatury, który pójdzie za okno i sprawdzisz, jaki jest, to tylko ci termometr poda. I w miejscu, w którym ty się znajdujesz. I podobnie jest właśnie ze Słowem Bożym. Ono jest takim lustrem, ono jest takim zwierciadłem, też jak kiedyś inne przekłady to nazywają, i termometrem, można powiedzieć, który mierzy tą temperaturę. O, dzisiaj zimno, zimny jestem. Tu, o, oto takie ani gorący, ani zimny, letni taki. Słowo Boże mówi, że mamy być właśnie gorący dla Boga. Ta temperatura, ten Merkury ma bardzo dużo iść wysoko, wysoko. High, hot masz być. Hot for God. Yeah. Także są te inne źródła, które mogą właśnie podać dobrą informację, podać się tak, jak są książki czy różne wykłady. One są dobre, ale takim prawdziwym zwierciadłem, tym termometrem, który z Merkurem jest, to jest Słowo Boże. W nim się najlepiej przyjrzysz. Wszystko zobaczysz. Tu krostkę jakąś, tam coś. Ale mam charakterek. I ten charakterek może być zmieniany. Bóg chce zmienić ten charakterek. Nasze jakieś przyzwyczajenia. Te plewy takie. Po co one takie? Zatruwać. Chcę wyczyścić, oczyścić nas. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego do szlachetnych celów zaszczytnych, aby była święta i czysta. Jesteśmy właśnie tym mieszkaniem Ducha Świętego. On ma być też zdrowe, zdrowe, niezatrute. Niezatrute tytoniem, narkotykami i nie wiem jeszcze czym. Bóg chce nas uwolnić z tego wszystkiego. A są ludzie właśnie, co nie widzą. Nie widzą, nie mają tego planu, nie mają tej wizji i giną. Mój lud ginie z braku poznania. Nie słyszą słowa. Słowo jest życiem. Ono daje życie, ono nas przemienia. I ono nas doprowadzi do końca, do tej mety. Do tego żywota, jak w ostatnim właśnie objawieniu czytamy, to będzie to jest 22 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Alleluja, amen. Także kim my jesteśmy, żebyśmy mogli się sprzeciwiać właśnie z Bogiem? Czy Bóg właśnie nie dał się poznać przez to, co wszystko stworzył? Czy nie dał się poznać człowiekowi? Są takie właśnie momenty, które też ten, co tak warczy, chce nas właśnie zastraszyć, prowadzić i zabrać taki pokój Boży, zabrać jakąś radość. I czyni właśnie wszelkie jakieś zło. Ale jego czas jest policzony. Także co możemy powiedzieć właśnie, tak jak słyszeliśmy? Cóż nas może odłączyć od miłości Bożej?
czy prześladowanie, czy śmierć. Były takie chwile, były i w moim życiu, że okej, wszystko było fajnie, ładnie. Przyszedł jeden dzień, że straciłem żonę, straciłem pracę. Co w takich chwilach przychodzi? Jak myślicie? Tak jak z tym Józefem, co mówił. Przychodzi taki dół, bardzo dół duży. I potem człowiek sobie zadaje pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza, czy jest niesprawiedliwy. Ale Bóg ma dobre plany. I z tego, co złe, zrobi jeszcze więcej i lepiej. Tak jak zrobił w życiu kogo? Jak on się nazywał? Zawsze go lubiłam, Romek? Joba, ja. W życiu Joba. Pomnożył jeszcze Bóg, pomnożył. Jednego dnia taką krótką historię powiem. Mówię, co tak dzisiaj ciężko, kurczę, dzisiaj no słaby, nic mi się nie chce. I no w ogóle sił nie mam. Otwieram Słowo Boże i tam jest napisane, kiedy Jezus był na górze i ludzie nie mieli co jeść. I zanim tam jeszcze ten, to powiedział, weźmy coś do jedzenia, żeby ludzie mieli co jeść i nie osłabli. Ja tak czytam, osłaby, przecież ja słaby jestem. No tak, czemu ja słaby jestem? No bo głodny jestem. Poszedłem, zjadłem, najadłem się, zaraz mi siła wzrosła, się lepiej poczułem. Proste rzeczy nieraz, proste. Nieraz nie mamy apetytu. Ale Bóg daje nam, co? Pragnienie. On daje nam ten apetyt na Boga, na Słowo Boże. Potrzebujemy tego pokarmu, bez niego nie możemy żyć, potrzebujemy te soki, musimy być w tym winorośl, czy czerpać te soki, żeby żyć, żyć duchowo. Aleluja. Aleluja. Także myślę, że na tym zakończę. To jest bardzo głęboki taki temat, który mówi o wszystkim i porusza różne rzeczy. I najlepiej, co chciałem na koniec zachęcić, żeby samemu właśnie dokładną tą, co jest w naszym życiu, na jakim właśnie jesteśmy etapie, gdzie jesteśmy, szukać to właśnie odpowiedzi w Słowie Bożym. I Bóg wzmocni, podniesie, da ci odpowiedź, ale musisz być żywy dla Boga, nowonarodzony, jak się mówi, z ducha. Także jest jeden dzień w takim życiu, że człowiek musi się na nowo narodzić z ducha. Halleluja. Także jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie znał takiego właśnie, to jest ta Ewangelia, ta dobra nowina, że Bóg ciebie kocha. Tak jak słyszeliśmy ostatnio kościół uliczny, tam gdzie krzyczeli. Ona krzyczała, Bóg ciebie kocha. Do ludzi, którzy grzeszni byli, chodzili tam. Nie mieli sensu życia, nie widzieli tego celu. Ona głosiła i mówiła, Bóg ciebie kocha. Czego my potrzebujemy? Potrzebujemy tej właśnie miłości Bożej, akceptacji. Tego właśnie podania rękę, tak jak dziecko, żebyśmy byli prowadzeni przez Niego. Halleluja. Halleluja. Także teraz ja modlę się, aby każdy, kto nie zna, kto słyszy może to słowo, żeby Bóg dał to pragnienie i dotknął go się, przemienił jego skamieniałe serce, tak jak kiedyś skamieniałe serce miał z woli Bożej Faraon. Ale Bóg złamał to, i w swoim momencie wypuścił Izrael. Wypuścił. Wszystko jest z woli Bożej. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Także modlę się, aby Bóg dotknął każdego serca i przemienił je, żeby było zbawione. Amen. Halleluja.